Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę. Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w PL1 TV. Kłaniamy się pięknie. Szanowni Państwo, dzisiaj temat smutny dosyć i poważny bardzo. W Górskim Karabachu leje się krew. Trwają walki pomimo zawieszenia broni. Wydawałoby się, że to taki mały skrawek lądu, który powinien być spokojny. No a tak nie jest. A jest to też historia długa, historia trudna, historia bolesna, historia także Armenii, pierwszego kraju na świecie, który przyjął chrześcijaństwo. I właśnie o Górskim Karabachu, o Armenii, o tym, dlaczego tam ciągle leje się krew na tym małym skrawku ziemi, bardzo pięknym zresztą, będziemy dziś rozmawiali. Naszym gościem jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji imienia brata Alberta, poeta, działacz opozycyjny, autor wielu książek, które wstrząsnęły opinią publiczną, wielu publikacji, ale także Ormianin. Witam serdecznie księdza, szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich telewidzów i panią redaktor, szczęść Boże. Proszę księdza, na początek może powiedzmy Górski Karabach, to taki mały skrawek lądu pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Tutaj może koledzy pokażą mapkę, żebyśmy mogli zobrazować naszym widzom. Zaznaczony na czerwono obszar Armenia, Azerbejdżan, Górski Karabach, Gruzja, Rosja, Turcja, Iran. Skrawek lądu, który przez wieki był związany z Armenią. Czy tak, proszę księdza, Armenia, przypomnijmy, pierwszy kraj na świecie, który przyjął chrześcijaństwo? Tak, tutaj musimy się cofnąć trochę wstecz i pamiętać, że Armenia ma kilka tysięcy wieków i kilka tysięcy lat swojej historii, bo istniała jeszcze przed chrześcijaństwem jako niezależne państwo, walczyła z Rzymem. Natomiast mamy zdjęcia z Armenii, jeszcze się wtrącę. Na sekundkę, tutaj mamy zdjęcia z Armenii, zdjęcia, akurat tu jest deska z Arki Noego, o czym też powiemy za chwilę. Więc proszę księdza, tak, wracamy do tematu. Historia Armenii ma kilka tysięcy lat i jest to naprawdę długa historia, prawda? Tak, bardzo długa, kraj niezależny, walczył ze swoimi sąsiadami o utrzymanie tożsamości narodowej. Położenie Armenii jest na pograniczu między Europą a Azją, blisko Kaukazu, w wysokich górach. Tutaj widzimy przepiękną górę świętą Ormian Ararat, która niestety teraz jest po stronie tureckiej. I Ormianie, mając takie poczucie odrębności, i przyjmując chrześcijaństwo w roku 301 po Chrystusie, utożsamiali się całkowicie z kulturą chrześcijańską, europejską, chociaż geograficznie Armenia jest na terenie Azji. Ta historia jest bardzo burzliwa. Liczne najazdy Persów, Bizantyjczyków, później także Arabów, czyli islam, i Turków seldżuckich, którzy w XI wieku zniszczyli stolicę ormiańską Ani. Dzisiaj są tylko ruiny na terenie wschodniej Turcji i podbili cały kraj. Z tego powodu wielu Ormian emigrowało do najróżniejszych krajów, w tym także do Polski. Tutaj przypomnę, że dzisiaj mamy 14 października, Święto Komisji Edukacji Narodowej i Dzień Nauczyciela. Warto przypomnieć, że sekretarzem tej komisji, jak i sekretarzem Towarzystwa Ksiąg Elementarnych, tak się nazywały wtedy elementarze, podręczniki, był polski Ormianin, ksiądz Grzegorz Piramowicz, jezuita, który był jednym z współtwórców reformy polskiego szkolnictwa. I takich osób jak Piramowicz w
Polsce było bardzo wielu i stąd są tradycyjne więzi między Polską a Armenią. Natomiast przechodząc do Górskiego Karabachu, trzeba powiedzieć, że Ormianie uciekając przed prześladowaniami tureckimi chronili się w górach. W ogóle Ormianie to jest naród, można powiedzieć, odpowiednik naszych polskich górali. Naród bardzo niezależny, z silną tożsamością, odrębnością, ale również wytrwały w tych swoich działaniach. Górski Karabach, położony bardzo wysoko, no był schronieniem dla Ormian, stąd ta enklawa. Natomiast w XIX wieku Zakaukazie zostało podzielone między trzy państwa. Turcję, która zajęła większość Armenii, Armenię Wschodnią zajęła Rosja, no i znaczna część Ormian mieszkała też w Iranie, czyli ówczesnej Persji. Więc można tutaj też zrobić analogię do sytuacji Polski trzech zaborców. Turcy byli najgorszymi zaborcami, doprowadzili do ludobójstwa Ormian w 1915 roku. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.